Hej moi drodzy, witajcie w kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. Zapraszam do nowego filmiku, w którym przedstawię wam super laleczkę od Crybabies. Ma na imię Lala. Jest ona do użytku dla dzieciaczków od 18 miesiąca życia wzwyż. No i cóż, jest to jakby alternatywa dla lalek Baby Bone, które możecie kojarzyć bądź znać. No i cóż, mamy tutaj laleczkę, która powinna gdzieś mieć jeszcze smoczek. O, jest on tutaj. No i on będzie zatrzymywał płacz tego dziecka, jak sądzę. O, zobaczmy, co jest z tyłu. Aha, tak właśnie. O, są tutaj jeszcze nowe, inne laleczki w takich strojach zwierzątek. Króliczka i chyba jakiegoś geparda. Lea, Connie. No i mają troszeczkę inne ubiory. Nasza ma ubiór takiej jakby małej myszki, wydaje mi się. Otwórzmy ją w takim razie, odpakujmy i zobaczmy, jak płacze. Mamy ją już na zewnątrz. Jest w super słodziutkim kostiumie myszki. Jest on taki fajny, milutki i pluszowy. Łóżka ma dość takie mięciutkie, ale mimo wszystko wystarczająco sztywne, by trzymać się na widoku, a nie opadać. Oczka ma takie jakby turkusowe, ogromne i naprawdę śliczne. Włoski fioletowe, tak samo jak i brwi, takie fioletowawo-różowe właściwie. Oczka oczywiście, tak jak mówiłam, turkusowe. Usteczka ma słodkie, pełne i różowiutkie, tak samo jak i policzki. Znaczy, no, usteczka troszeczkę jaśniejsze. No i jest smoczek, który idealnie pasuje. O! Zobaczmy. O! No tak. Wydobywają się z niej paniczne dźwięki płaczu. Spróbujmy to zatrzymać. Zobaczmy. Aha. Okej, okay, udało się. No i cóż. Nóżki się również ruszają, tak samo jak i rączki. Jest ono oczywiście, ciałko tej laleczki jest plastikowa, bateria jest oczywiście z tyłu na plecach. Mhm. Mamy tutaj już chyba przycisk wyłączania. Mhm. To bliżej pupy. Zróbmy go na on. Mhm. I teraz zobaczmy, faktycznie będzie wydawała takie żywe dźwięki, zdaje się. Zobaczmy, wyciągnijmy smoczek. Co się stanie? O! O, już zaczyna płakać. Okej. Okay. Ojejku. To jest rzeczywiście, no, paniczne wrzasko. Płacze. O, zobaczmy, ile wytrzymamy. O, matko. Okej. Już mi wystarczy. Już. Ach. Całe szczęście, udało się. O matko, to naprawdę strasznie głośne dźwięki tego płaczu. Sobie jeszcze też tutaj coś mówi. O, z tyłu mamy w głowie mamy miejsce, gdzie napełnia się wodę, by laleczka mogła płakać. Dość drastycznie to wygląda, muszę przyznać, ale no innego miejsca chyba sobie nie wyobrażam, żeby móc napełnić wodą. Także, no cóż, troszkę brutalnie, ale zobaczmy, czy działa. Napełnijmy wodą. Udało mi się napełnić już wodą główkę lalki. Tutaj musimy chyba napompować taką pompką, która się tuż pod wlotem na głowie znajduje. I zobaczmy, czy łzy faktycznie będą lecieć. Pewnie zaczną lecieć, gdy wyciągnę smoczek. Zobaczmy. I co? Nic się nie wydarzyło? Razem nie zaczęła płakać. Czyżbym wyłączyła lalkę przypadkowo w międzyczasie? Niemożliwe. Nie jest włączona. No, zobaczmy. A, okej. Okay. O! I tu spada łezka. Ojej. Ale tylko z jednego oczka. Dlaczego? Nie wiem. Matko, jakie paniczne dźwięki. Zobaczmy, może jeszcze trochę mi się uda tutaj napompować i coś się zmieni. Powinny toczyć się łezki. O, proszę bardzo, z dwóch oczu. O, już.
Już, bardzo mi przykro, muszę troszeczkę to uciszyć. Oj! O matko, strasznie paniczny to jest płacz. No i cóż, faktycznie działa, pompka napompowała tutaj, pozwoliła nam zobaczyć te łezki. Załóżmy jej ten słodki kapturek, myszki. Naprawdę słodziutko wygląda ta lalka, ale no dźwięki, które wydaje, są na dłuższą metę nieznośne. No, zobaczmy jeszcze raz. O, okej, zaczyna się. Okej. O, coś zaczynało lecieć? Tak. Ujej. Już znowu spadają jej małe łezki. Mokre oczka. No dobra, super żywo to wygląda. Dźwięk może troszeczkę faktycznie taki, no, niepokojący. Lajkujcie oczywiście, jeśli Crybabies, laleczka, się Wam podoba. Nasza Lala. Zbieżność imion. No cóż, nazw właściwie. Jeśli lalka od Crybaby się Wam podoba, zostawiajcie oczywiście komentarze. Piszcie pod filmikiem, czy bawiliście się sami takimi lalkami. I do zobaczenia.